Moja bardzo wielka wina, przepobłagam Najświętszą
sprawie prośby, które zanosimy za naszą ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wywiesili dziś flagi,
wojny, grabieży i poniżenia Polska zmartwychwstała. Wcześniej zaborcy, Rosja, Austria, Prusy, nasi sąsiedzi, rozerwali organizm Polski na trzy części. Wielka Rzeczpospolita Obojga Narodów, będąca miejscem pokoju, bezpieczeństwa, tolerancji i dobrobytu, upadła. Nie tylko dlatego, że sąsiedzi się rozwijali i zbroili, również dlatego, że nasi rodacy przestali myśleć o ojczyźnie, a zabiegali tylko o własne interesy. Magnaci nie wiedzieli, co mogę dać Polsce. Tylko każdy grabił dla siebie, bo uważał, że się mu należy. I tak rozgrabiono nasz kraj. Polska upadła. Zabrano nam wolność. A ci, którzy stawiali wtedy opór i przepowiadali zgubę i wzywali do opamiętania, uważani byli za szaleńców. W naszym czasie jest gdy świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński w Gruzji mówił, co może czekać nasz kraj. Wielu polityków się wyśmiewało. A patrząc z naszej perspektywy, czy nie miał racji? Jest takie mądre powiedzenie łacińskie. Sibi spacem parabellum. Chcesz pokoju? Przyjmuj się do wojny. Jednak w czasach zaborów duch nie umarł w narodzie. W sercach wielkiej liczby patriotów płonęła miłość do tej ojczystej ziemi. Gdy trzeba było, szli w bój. Oddawali Polsce swój wdowi grosz. Jedni majątek, gdy car konfiskował mienie. Inni swoją przyszłość, gdy za udział w powstaniach byli skazywani na Sybir. Tysiąc oddało życie w nierównej walce. Dzięki legionom polskim, odważnej postawie marszałka Józefa Piłsudskiego i zwykłych ludzi, ale także trzeba to powiedzieć, dzięki patriotycznemu zaangażowaniu większości katolickiego duchowieństwa, które ponad 100 lat podtrzymywało w narodzie polskiego ducha i ducha katolickiego, udało się zmobilizować cały naród, aby wyprzyczyć zaborcom i reszcie świata, że tutaj są nadal Polacy i tu jest Polska. I dzięki poświęceniu tych tysięcy naszych rodaków powróciliśmy na mapy świata. Moi drodzy, jednak wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią walczyć. I Polacy walczyli. Przyszła II wojna światowa, potem lat komunizmu i czasy dzisiejsze. I dzisiaj też ta walka trwa. Bo trzeba jasno powiedzieć, że żadne społeczeństwo nie jest jednością. Obok heroizmu jest i strata. Obok wysiłku ducha jest niewolnicze godzenie się z codziennością, z wygodą, z uległością. Tak było przedtem i tak jest dzisiaj. Ale ważne jest to, co w narodzie zwycięża, co bierze górę. I każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o dobro ojczyzny, o sprawiedliwość. Adam Mickiewicz napisał, aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa. I trzeba mieć gorące serce, otwarte na drugiego, życzliwe, skłonne do zgody, do jedności. Arcybiskup Marek Wędraszewski niedawno mówił, jeśli zabraknie jedności, staniemy się po raz kolejny łupem silniejszych.
i nasi chłopcy, aby uczyli nas demokracji. Niemcy nas już nauczyli w czasie II wojny światowej. Jakich interesów on broni? Czyich? Jeśli odbiera nagrodę od obcych, to chyba nie za darmo. Tak jak dawniej, tak i dzisiaj. Są tacy, którzy mają kompleks uległości i poddaństwa. A człowiek, który czuje się gorszy, nie ma woli walczyć o swoje prawa. I dlatego, jak pisał Zygmunt Krasiński w psalmach, że niczym Sybir, niczym Knut, lecz na rogu duch zatruty, to dopiero ból w bólu. Ilu naszych rodaków ma dzisiaj takiego zatrutego ducha, że nie widzi tego zła, które sączą do naszych umysłów. Niektórzy politycy, media, internet, którzy odwracają się od Bożych przykazań, od wiary, od zdrowych zasad. Jeśli się nie przebudzimy jako naród, zmierzymy kiedyś gorzkie owoce. Ktoś powiedział, pewne drzwi trzeba zamknąć, nie ze względu na dumę czy złość. Po prostu prowadzą donikąd. Przyszłość naszej ojczyzny zależy od odnowy naszych sumień, każdego z nas. Bo prawdziwa odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się w sumieniu i w sercu. Sama zmiana struktur społecznych, ekonomicznych, politycznych, choć ważna, może okazać się niewykorzystaną szansą, jeśli nie stoją za nią ludzie sumienia. A wielu dzisiaj polityków chyba nie ma sumienia. Moi drodzy, takim człowiekiem sumienia był wielki nasz rodak, rotmistrz Witold Pilecki. Piękna postać z okresu II wojny światowej. Odważny człowiek. Dał się złapać Niemcom, aby dostać się do Auschwitz. Był tam prawie czytany. Właściwie świat niemiecki wiedział, co się tam dzieje wtedy. On opracował pierwsze raporty o ludobójstwie. Uciekł później co Święcimia. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Dostał się później do Stanów. Wyjechał do Włoch. Na rozkaz generała Andersa wrócił z powrotem. Mówił, wszyscy nie mogą stąd wyjechać. Ktoś musi tu trwać. Zagrożony aresztowaniem mógł opuścić Polskę. Został. Aresztowano go. Prawie rok czasu. Był poddawany okrutnym torturom. Był bardziej torturowany przez Polaków i Żydów niż przez Niemców. W czasie procesu trzymał ręce za sobą, z tyłu schowane, żeby jego żona i córka nie widziały, że ojciec ma poderwane paznokcie. Katowano go w ten sposób, że aż nawet wstyd o tym tutaj mówić. Do żony powiedział, oświęcim Żydem, to była igraszka. A na ścianie więziennej celi napisał piękne słowa z książki Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Starałem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Był człowiekiem silnym, ale skąd czerpał tę siłę? Z wiary. Został zamordowany strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku o godzinie 21:30. A wyrok wykonał tak, jak to
nazistów. Dowódca plutonu egzekucyjnego. Zachował się protokół z wykonania wyroku śmierci z jego podpisem za zamordowanie lotmistrza o 1000 zł. A pensja nauczyciela wynosiła wtedy 600 zł. Ciała nie wydano rodzinie. Potajemnie zakopano je na łączce. Komunistyczni bandyci myśleli, że gdy go skatują, a potem strzelą w tył głowy, to zabiją go na wieki. Mylili się. Dzisiaj upomina się o pamięć innych niezłomnych żołnierzy, polskich bohaterów. Dziękujemy za tę wielką ofiarę, za patriotyzm i przykład wiary. Moi drodzy, jeśli utracimy wiarę i wartości z niej wynikające, wcześniej czy później utracimy Polskę i niepodległość. Jan Paweł II mówił, los ojczyzny waży się w sercu każdego Polaka. W Twoim też. Moi drodzy, życzę Wam radosnego świętowania tej kolejnej rocznicy niepodległości. I módlmy się odważnie razem za Polskę, za Polaków. Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Amen. I rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wielka tajemnica wiary. Musimy.
jesteśmy, bo możemy, chyba żebym im zostawił. Do zgaszenia. Dobra, chodź tam do zimy. Cześć. Wiesz, jak to przecież ty się nawet nie rozgrzałeś, to ja nie wiem, czy to jest. Się na... Co nie ma? Gasimy? Nie też się siada. Wszystkiego dobrego, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję serdecznie za udział w sztafecie. Super. Kondycja dobra, bo nikt nie jest zmachany, także jest dobrze. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za udział w takich niecodziennych obchodach 11 listopada, ale może zaproponowaliśmy coś innego, natomiast można zobaczyć, że młodzi ludzie mogą również wziąć czynny udział w sztafecie niepodległościowej, na przykład poprzez bieg. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, zapraszamy, jeszcze jest grochówka, jeszcze jest herbata, kawa.